Halleluja! Wiecie, jako ludzie, którzy żyjemy na tej ziemi, myślimy o swojej sprawiedliwości, o ludzkiej sprawiedliwości, ale wiele razy wchodzimy z tym myśleniem i myślimy sobie, że ta nasza ludzka sprawiedliwość ma jakieś znaczenie w Bożych oczach, że Bóg będzie patrzeć przez ludzką sprawiedliwość i przez tą ludzką sprawiedliwość potem nas osądzi. Ale to nie jest sprawiedliwość taka, o której mówi Bóg. To nie jest taka sprawiedliwość. Wiecie, ja próbowałem być człowiekiem dobrym, człowiekiem sprawiedliwym, bo robiłem różne dobre rzeczy. I możliwe ty też uważasz się za człowieka, który jest dobry, który pomaga innym ludziom, który jest pomocny, żeby pomagać wszystkim dookoła. I myślisz, że ty jesteś wspaniałym i dobrym człowiekiem. Ale Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I ja byłem takim samym człowiekiem. Myślałem, że jestem dobry, porządny, sprawiedliwy, dobry człowiek. I myślałem, że właśnie poprzez moje dobre uczynki po śmierci Bóg mnie jakoś tam wynagrodzi. Ale Słowo Boże nam mówi, że nie przez uczynki jesteśmy zbawieni, ale przez wiarę. Przez wiarę. Nie możesz przez swoje dobre uczynki pójść do nieba. Nie możesz przez swoje dobre zasługi pójść do nieba. Abyś się nie chlubił przed Bogiem po śmierci, że ty byłeś taki dobry, że ty byłeś taki porządny człowiek. Dzisiaj stoimy tu i mówimy wam o tym, że Bóg jest żywy, że On jest realny, że On może przemienić twoje życie, że nie musisz żyć w chorobach, że nie musisz żyć w cierpieniach, że nie musi diabeł cały czas dojeżdżać twojego życia. Nie musisz być dobrym człowiekiem, aby wejść do nieba. Nie musisz być dobrym. Musisz uwierzyć w zastępczą wiarę Jezusa. Musisz uwierzyć w to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. Musisz uwierzyć w to, że On umarł za twoje grzechy, że On zmartwychwstał, że przebaczył ci już wszystko, że twoje konto z długami, swoimi grzechami jest puste i że dzisiaj możesz mieć życie wieczne. Wystarczy, że zawołasz do Niego. Ja 6,5 roku temu zawołałem do Niego i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie i zmień moje życie. I przyszedł i stał się nowym człowiekiem. I dlatego każdy człowiek, który się narodzi tutaj na ziemi, musi się narodzić na nowo, ponieważ każdy człowiek jest grzeszny i każdy człowiek jest oddzielony od Boga. Każdy człowiek zgrzeszył i pozbawiony jest chwały Bożej. Dzisiaj zawołaj do Niego. Powiedz: Jezu, chcę Cię poznać. Powiedz: Jezu, chcę Cię doświadczyć. W tym całym życiu chodzi o to, abyś Ty poznał osobiście Jezusa. O to chodzi w tym całym życiu. To nie chodzi o to, abyś Ty biegał teraz cały czas za kasą, za jakimiś rzeczami i na tym się skupiał i na tym było centrum Twojego życia. Centrum Twojego życia ma być Chrystus. Ma być Chrystus. Zawołaj dziś do Niego. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, powiedz, zawołaj i powiedz: Jezu, przyjdź do mnie. Oddaję Ci moje życie. Podejmij tą decyzję. Najlepszą decyzję w życiu. Jakąkolwiek mógłbyś podjąć w swoim życiu. Przyjdź do Niego. Oddaj Mu swoje życie. Zwróć swoje oczy ku niebu. Zwróć dzisiaj. Zawołaj. Spuść na krzyż Golgoty.